udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, strzelanie z broni palnej czy kierowanie ruchem drogowym. To konkurencje, w których mogą sprawdzić się policjanci w 34. Wojewódzkim Konkursie Policjant Ruchu Drogowego. 33 najlepszych funkcjonariuszy z całego województwa przez 3 dni będzie walczyć o reprezentowanie Śląskiego w konkursie ogólnopolskim. Karolina Komada. Arkadiusz Pinocy od 2017 roku pracuje jako policjant ruchu drogowego w Mikołowie. Z własnego doświadczenia wie, jak niebezpiecznie jest na polskich drogach. Wypadki drogowe towarzyszą na co dzień, niestety na drogach. Statystyki pokazują, że tych zdarzeń drogowych jest dużo. Policjant powinien być odpowiedzialny, spokojny, mieć nerwy na wodze. I to m.in. te cechy charakteru są sprawdzane podczas wojewódzkiego konkursu Policjant Roku Ruchu Drogowego. To są najlepsi policjanci wyłonieni z każdej jednostki poprzez test wiedzy i test z umiejętności praktycznych. Tak naprawdę to jest elita. Spośród prawie 2000 policjantów wybrano od tych 33, którzy zmagają się o możliwość wystąpienia w finale ogólnopolskim. Zanim jednak wezmą udział w konkursie ogólnopolskim, policjanci mierzą się w kilku konkurencjach na etapie wojewódzkim. Najpierw test teoretyczny z przepisów ruchu drogowego, a następnie odtworzenie scenki zdarzenia drogowego, w którym dwie osoby nie reagują i są nieprzytomne. Polega to na ewakuacji tych osób z pojazdu, z którego wydobywa się dym. I muszą rozpocząć czynności. Oczywiście z zabezpieczeniem siebie, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i wykonaniem prawidłowych czynności pod kątem udzielania pomocy, czyli udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu. Nie tylko siła tego ucisku, ale